Witam Państwa, tu mamy kolejny film. Też właśnie z dziedziny postrzegania pozazu zmysłowego. I mamy tutaj ten temat, który jest związany z zagrożeniami, które noszą różni jakby spece od duchów. A może tak. Egzorcyści, uzdrowiciele i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj będą trzy doświadczenia praktycznie. Jedno ja tutaj opowiem, gwoli wstępu. To jest takie, które miałem jeszcze jakieś parę miesięcy temu. To było doświadczenie, zadzwoniła do mnie jedna pani, która oglądała sobie moje filmy, te starsze, i tam po prostu o tych wszystkich tam, które mówię też w starszych filmach, też raz kiedyś tam powiedziałem, że właśnie to jest te egzorcyzmy i tak dalej, i tym podobne sprawy, zajmowanie się jakieś wróżki i tak dalej, egzorcystki i tak dalej, że to jest, powiedzmy, to jest niebezpieczeństwo. A więc ona ten film obejrzała, no i miała, okazuje się, że miała problem, ona go przedstawiła w telefonie, to wcale to doświadczenie jest takie, właśnie najlepsze to jak to na końcu, nie? Ale powiem tutaj, zacznę od tego początku. Zadzwoniła i mówiła, że ma problem, bo ktoś tam, jakiś egzorcystka, i powiedziała, że ona ma coś tam przyczepione, no, bo ona miała jakieś problemy w życiu. Najczęściej tak jest, że ludzie, którzy no właśnie mają jakieś problemy, zwracają się do różnych specjalistów od duchów. No i myślą, że jakieś duchy tam pomogą. Są tak zwani specjaliści od tak zwanego uzdrawienia duchowego. No cuda na kiju, ten internet to jest zawalony ten. Ale czujemy się po tych doświadczeniach, ponieważ no słuchajcie, to, że w tej chwili tam na górze jest tak zwany, nie ma bezpośredniego ataku jeszcze, to znaczy, że lecą przygotowania energetyczne, bo do każdej wojny trzeba mieć kupę pary. A więc tu metody są najprzeróżniejsze i dzisiaj się zajmiemy właśnie tymi tak zwanymi podczepkami demonicznymi, ale ja tutaj chcę skończyć ten przykład. Ta pani do mnie dzwoni, no bo ja wytłumaczyłem, że to jest bardzo niebezpieczne z egzorcyzmami, ponieważ tak, no jednego ci wypuści, czy wygoni, a drugi przychodzi, albo dwa razy więcej przychodzi. Taka jest taka zasada, że jak puste jest mieszkanie, to przychodzi dwa razy więcej demonów, nie? Ale po co one tam przychodzą, powiedzmy? One się wbijają w to ciało energetyczne, ludzkie, po to, żeby czerpać energię z duszy. To jest po to. A więc jej to wytłumaczyłem. Ta pani zrezygnowała, a to dobrze, mi podziękowała i tak w porządku. No i dobra, idziemy dalej. To jeszcze nie wszystko. No i co się dzieje? Kończymy rozmowę, ale nie szałowałem drogo, za parę minut dostaję znów od niej telefon. Ona mówi, że dzwoniła do niej egzorcystka i powiedziała, że ona rozpoczyna już z nią pracę. To proszę bardzo, proszę zwrócić uwagę, to jest szczegół, jak demony działają w czasie rzeczywistym. Czyli wystarczyło koniec rozmowy, a ona już powiedziała, że ona już z nią pracuje. Ona z nią już pracuje, powiedzmy, czyli demon tutaj podsłuchiwał rozmowę. Oczywiście natchnął egzorcystkę, żeby ta zadzwoniła, że ona już pracuje. A tam się, powiedzmy, no i ona też podziękowała, powiedzmy, tamtej. Jeszcze drugi raz musiała podziękować, wiesz. No i o coś, co się okazuje, że właśnie takich wydarzeń jest bardzo dużo. Podobnych właśnie, że jak to działa, po prostu widzimy w czasie rzeczywistym. Rozmowa, koniec rozmowy, a ta już do niej dzwoni. Że to wystarczyło tylko zakończyć połączenie i od razu ta druga osoba, z którą ja rozmawiałem, już miała, powiedzmy, telefon od egzorcystki, że już było, że ona już z nią pracuje. Już z nią pracuje, już rozpoczęła z nią pracę, bo ona miała być umówiona gdzieś tam na godzinę 18, więc było parę godzin w zapasie, a tutaj ona już rozpoczyna pracę, nie? No proszę bardzo, jaka to jest kontakt duchy, ludzie, nie? Ułamek sekundy po prostu, czas rzeczywisty. Nie ma jakiegoś poślizgu parogodzinnego, parominutowego, jest ułamek sekundy. A więc widzimy, jak to działa. To są, powiedzmy, to, co, powiedzmy, miałem parę miesięcy temu.
A więc to wszystko w tym świetle jest, ponieważ no, w tej chwili jest cisza na froncie jakby przygotowania. Do każdej przygotowania są potrzebne kupę energii. A więc to zasysywanie powiedzmy ludzi trwa w najlepsze, jak już tutaj wcześniej mówiliśmy w poprzednim filmie. Modły będą, tak? Modły. Będzie wskrzeszania, czyli wskrzeszanie, będzie wzmacnianie powiedzmy demonów poprzez modlitwy w kościołach. A więc po prostu zasysanie będzie ogromne. No, to już, a więc w tym zakresie to trwa ten pobór energetyczny, bo demony potrzebują to do życia. O, w ten sposób. Natomiast dalsze doświadczenia z tego zakresu to tutaj przedstawi nam Viola. I ja chyba teraz już oddam głos, żeby opowiedziała o swoich dwóch doświadczeniach. Jeden to nasz znajomy, my opowiemy tutaj te szczegóły, nasz znajomy, który, no właśnie, znajomy, który poczuł się nagle źle, miał jakiegoś takiego wielkiego doła, psychicznie się strasznie czuł po prostu, chociaż od jakiegoś czasu jemu to tam te depresje wpadały tak okresowo. On nie wiedział, co jest grane, ale właśnie ostatnio to dostał takiego doła, że co największy spychacz świata, to by tego tak nie zasypał, jakby się wydawało. Był strasznie zmieniony na twarzy, był w ogóle, nie chciał mu się żyć, po prostu depresja była straszna, po prostu gasł w oczach. Był blady i gasł w oczach, po prostu jak go tam, to po prostu nie ten człowiek, którego wcześniej widziano. No i tutaj, ponieważ no, znał nas, no to powiedzmy, pomogliśmy mu. O, w ten sposób. Tutaj dokładnie Viola może opowiedzieć te szczegóły dalsze, ale chcę od razu powiedzieć, że my się nie zajmujemy takimi rzeczami. To było powiedzmy przy okazji i to jest przy okazji właśnie to doświadczenie zostało zafiksowane przez nas i zostało jakby przewalone, to zostało na wersję filmową, żeby Państwo przestrzec przed właśnie podobnymi numerami, gdzie jak macie problemy, ktoś nie może zajść w ciąży, jakieś problemy zdrowotne, no to się ludzi udaje do właśnie takich ludzi, gdzie tam powiedzmy byli egzorcyści albo wróżki i tak dalej, o takie rzeczy, nie? Swego czasu, to pamiętam z czasów, kiedy byłem w Związku Radzieckim, na Ukrainie byłem, to tam było takie, były tak zwane modne gadałki, to się tak nazywało, że wtedy jak ktoś był, czy ten mąż jest dobry, czy to jest zły, czy ten mąż dobry, znaczy, czy ten kandydat na męża, czy żona trzeba będzie dobra, zła, no to oni szli do gadałki. No i to wtedy duchy, gadałka tam się kontaktowała z duchami, powiedzieć, czy ten jest dobry, czy on jest zły, albo czy ta kobieta jest dobra, czy mężczyzna jest dobry, czy zły i tak dalej. To było taka jakby wyrocznia, nie? Dzisiaj to też działa, bo wszyscy tutaj, co tak no, myślą o takich sprawach w tych kontaktach biznesowych, to jest to samo. Idą do takich różnych tarocistów i innych rzeczy i tam demony mają im zadecydować, jak będziesz biznes prowadził, nie? Będziesz miał kupę szmalu, czy nie będziesz miał szmalu, no, w ten sposób, nie? Czy tam powiedzmy, to tylko ja mówię to o takich, ale to są cała, to jest gama, cały wachlarz tego typu osobników, którzy się tym zajmują, nie? Parają takim, nie? Jedni oficjalnie biorą kasę w telewizji, tam na przykład sobie możesz tam włączyć, nie? To tam ci zaraz tam przewidzą przyszłość, nie? Tak ci przewidzą, tak jak ci zrobił. Tak ci przewidzą, nie? A więc to tak wygląda. Natomiast to nasze doświadczenie jest takie z marszu, które nastąpiło no, przy okazji. No. Uwaga na kota. Aha, uwaga na kota. Kot tutaj wszedł. Dobra. No to na razie wszedł, on tam na razie nic nie robi, on na razie słucha. No on też może z tego skorzystać. Bo przeszkadza. No i w ten sposób. Dobra, łazi tu. No dobra, niech łazi. No, tylko nie właśnie na komputer, bo nie na klawiaturę. Bo zaraz będzie... Dobra, sobie usiadł. Dobra, znaczy położył się. W porządku. To teraz tak, ja oddam tutaj głos Violi.
Teraz nam opiszę o tym, powiedzmy, pierwszym doświadczeniu, bo jeszcze mamy drugie, ale też będzie w filmie, tylko trochę później. No i teraz oddaję tutaj głos, a więc jak tam było właśnie z tym naszym znajomym? Witam ciepło. Z naszym znajomym była sytuacja taka, że kluczową sprawą jest to, kiedy to się działo. To się działo podczas tego początku Armagedonu. A właściwie to może nawet to był, to była połowa zeszłego tygodnia, tak? Czyli te, ta jakby walka tych obiektów tam przy pałacu ciągle trwała, no bo teraz to jest stagnacja, prawda? Po pierwsze to zacznijmy od tego, że on w ogóle nie chciał się z nami kontaktować, tak? Tak, jakoś tak w ogóle nawet do tej jego znajoma tam na miejscu, to właśnie to za bardzo nie miał zamiaru z nią. Nawet z nią, tak, a przyjaźnił się od lat. Od lat się przyjaźnił. I zawsze się jakoś tam garnął, żeby rozmawiać z nami, nie? Tak. No, a tutaj nastała jakaś potworna blokada, niechęć, mało tego, niechęć do Boga. Bo doszło do tego, że on zwyzywał Boga. Tak jest. Tak. Zwyzywał, więc, nawtykał. Tak. Sam był mocno zdziwiony tym, ponieważ twierdził, że to nie były jego myśli. To nie były jego jakby słowa. Zastanawiał się, skąd mu się to wzięło. Aczkolwiek w pewnym momencie to on tak jakby stracił kontrolę nad sobą. Uh-huh. Stracił kontrolę jakby nad swoimi myślami. Więc no tutaj się zastanawiam, jak to Państwu przedstawić, bo ja nie jestem żadną egzorcystką i tutaj nie chcę się jawić jako taka osoba, z tym, że akurat w tym momencie chyba bardzo konieczna była pomoc dla tego naszego przyjaciela, ponieważ w momencie, gdy ja usłyszałam o tym, co się dzieje z tym człowiekiem, to wiem doskonale, że to zrobił nasz Ojciec Niebiański, że mnie poprowadził do niego moją duszę i to było wszystko na poziomie dusz. Poprowadził mnie do jego duszy. A więc jak to wyglądało? Jak wyglądają podczepki demoniczne? Ja to widziałam wtedy pierwszy raz na moimi oczami mojej duszy, że tak powiem. Do duszy, do tego ciała energetycznego na plecach od karku po kość ogonową miał przyczepioną larwę, która była ogólnie tak mocno wrośnięta w to jego ciało energetyczne, że jakby w pewnych miejscach były zasklepienia tej duszy. To jest tak, jakby usiadł Państwu robak na ręku i ten robak poruzłby skórą. O, to w ten sposób to wyglądało. Nie wiem, za sprawą tej energii od ojca jakoś udało mi się, nawet nie potrafię tego wytłumaczyć, jak ja to zrobiłam, ale udało mi się odłączyć tego osobnika z pleców naszego przyjaciela. No i co? I tutaj czekała mnie całodniowa praca nad tym człowiekiem, nad jego duszą. Od razu powiem, że ta larwa, ona ma taką przyssawkę gębową. Ogólnie jest podobna do larwy pszczoły lub osy. I jakby ona po odłączeniu, ona jakby w tych przestrzeniach gdzieś znikła. To znaczy się ona zdechła po prostu, zginęła śmiercią marną, bo jakby nie może funkcjonować bez żywiciela. Bo to jest, powiedzmy, to pasożyt, powiedzmy, pasożyt. Tak jak to wygląda. Jak nie ma żarcia, out. Fajnie to wygląda, tak ogólnie rzecz biorąc. Nie będę tutaj dokładnie opisywać, bo nawet chyba nie chcę i nawet chyba nie potrafiłabym z takimi szczegółami tego opowiedzieć. Dużo pracy mnie czekało nad tym człowiekiem, ponieważ był mocno i bardzo głęboko w depresji, więc trzeba było mu tej energii podać. A co jeszcze najważniejsze, on właśnie w czasie tego Armagedonu
On nie dość, że był w tej depresji ogólnej i to takiej naprawdę bardzo głębokiej, to jeszcze na dodatek był pozbawiony jakby woli życia i tej energii życiowej. Więc jakie są wnioski? Wnioski są takie, że demon, który w nim siedział, a siedział od dosyć dawna, wyczuwał, że gdzieś tam jest ta walka, ten Armagedon, i w momencie, gdy on już chyba wiedział, że walka jest jakby z góry już przegrana, no więc się buntował, nawtykał ojcu. To nie oczywiście to, że ten nasz przyjaciel się kłócił z Bogiem i tak dalej i używał takich naprawdę niefajnych słów do niego. To nie były nawet jego słowa. To były podszepty, to były... I tak to się właśnie dzieje, że mając taką podczepkę, możemy stracić nawet kontrolę nad własnymi myślami, możemy stracić kontrolę nad własnymi czynami, i mamy właśnie te podszepty, te namowy do robienia czegoś, co kompletnie nie zgadza się z naszym jakby charakterem. Zacznijmy od tego, że może tutaj powiem od razu, tak przepraszam się, jeśli wbiję, że to jest niebocentryk, czyli osoba, która wie, gdzie żyjemy, wie po prostu, który miał jakąś więź z ojcem. Oczywiście, tak czy siak miał więź z ojcem. Oczywiście, tak, ja bardzo wyraźnie widziałam jego wiązkę energetyczną, która prowadziła do pałacu, tak. Więc dlatego też łatwo było mi go przywrócić na równowagę, aczkolwiek to trwało cały dzień praktycznie. Ja cały czas przy nim byłam, na tym poziomie dusz. Podawałam mu wzmocnioną tą energię. Z pałacu. Z pałacu, oczywiście. No i co? Tak mówiąc szczerze, robiłam to pierwszy raz i sama byłam ciekawa efektów. Nie wiem, czy on akurat sobie zdawał sprawę, co się dzieje, ale wieczorem już zadzwonił, że czuje się znacznie lepiej i jego blokady na nasze osoby po prostu znikły. Na drugi dzień był w ogóle w euforii i... W ekstazie. Tak, w ekstazie. Zadowolony, bardzo dziękował. No mnie też to bardzo ucieszyło, że jakoś tam mu pomogłam. No to jest oczywiście nie moja zasługa, tylko zasługa ojca, bo mówiąc szczerze, to po tym doświadczeniu dostałam wysyp tutaj od znajomych, ci, którzy o tym wiedzieli, mnóstwo zdjęć. Tam mnie ojciec nie prowadził, więc tam w ogóle absolutnie nie było takiej potrzeby, żeby tam wchodzić na poziom duszy i sprawdzać kogoś. To musi ojciec o tym zadecydować, żebym ja akurat coś takiego zrobiła. Kolejny przykład, to jest chyba przykład sprzed 2 dni. Prawda? Tak, 2 dni. Tak. Zgłosiła się do nas jakaś Przez tego znajomego. Przez tego znajomego. Oczywiście znajoma tutaj znajomego. Zaczął nam robić reklamę. Tak. Zupełnie niepotrzebnie. No ale tak, to była jakaś tam znajoma, którą on lubiał i chciał jej pomóc, ponieważ też miała jakieś tam... To samo. Miała tak. To samo. Takie same objawy. Tak. W ogóle już pomijając to, ale ja muszę o tym wspomnieć, żeby Państwa przestrzec o jej doświadczeniach, które ona mi opowiadała. Więc znalazła się, ponieważ ona miała problem z zajściem w ciążę, znalazła się na jakimś spotkaniu w kościele, gdzie odbywały się modlitwy ku uzdrowieniu. Słuchajcie, mówiąc szczerze, to mnie zmroziło krew w żyłach w momencie, gdy usłyszałam, co ona mi opowiadała, że ileś tam grupa osób, która się modliła i chyba bodajże w środku tego okręgu, ponieważ ci ludzie mieli się złapać za ręce i wznosić jakieś tam modły. Nawet nie pytałam się do kogo, ale to pewnie... oczywiście, że to jakiś tam kult, no bo w kościele co my możemy znaleźć? Przecież nie prawdziwego Boga. W każdym razie... osoby w tym kręgu, trzymające się za ręce, zaczęły wydawać z siebie jakieś dziwne odgłosy. W ogóle niektórzy krzyczeli, niektórzy jęczeli. No słuchajcie, to był dosłownie jakiś seans spirytystyczny, a nie modlitwy uzdrawiające. Kolejną rzecz, którą ona zrobiła, to udała się z chorym ojcem do egzorcysty.
Egzorcysta też dał czadu, ponieważ... Lewitował. Lewitował, tak. Tak. Lewitował. Ona to podglądała, także on uzdrawiając ojca, to jeszcze mało tego, on jeszcze... Demon, który siedział w tym egzorcyście, przecież udawał głos i jakieś tam chrząkanie ojca, tak? Czy te jęki bólu i tak dalej. To było niesamowite. No i na końcu lewitował. Także słuchajcie, to jest siwy dym, szara mgła. No, po prostu nie chodźcie do takich ludzi, bo słuchajcie, co ona złapała. Ona mało tego, że złapała podczepkę, ale ona złapała podczepkę samego demona. Dlatego wspomniałam tutaj, że te podczepki to są jakby larwy, pszczoły czy osy. Ja tego dokładnie nie wiem, bo słuchajcie, na tym poziomie energetycznym to się troszeczkę inaczej widzi niż, niż w rzeczywistości. Ona miała samą pszczołę. Skrzydłami, całym tym ciałem, to była potwornie taka duża, na całe plecy wrośnięta w nią, wgryziona. No tutaj te, jakby kształtem to była osa, tak, bo pszczoła to jest taka bardziej krótsza, tłuściutka, a tutaj to było takie długie, wstrętne ciało, słuchajcie, wrośnięte w jej plecy, wgryzione, niesamowicie, no... Powiem wam, że widok nieciekawy bardzo. Ponieważ to była osoba, która nie jest w niebocentryzmie, aczkolwiek ona już tam... coś wie. Coś wie, ale natomiast chyba się nie chce przekonać. To jest kwestia personalna każdej osoby i niech każdy robi, co tam uważa. Ona nie miała połączenia z ojcem, nie miała tej wiązki energetycznej, bo ja to wyraźnie widziałam. Ja tam się jej starałam pomóc... przy czym tutaj już tak nie ma takich spektakularnych efektów, jak u poprzedniego właśnie tego naszego kolegi. Natomiast wiecie co? Wiecie co ona zrobiła? Ona dzień później poszła do kościoła na spowiedź. No i całą moją pracę po prostu zniszczyła, no bo ja nie wiem, czy ona coś złapała znowu, ale na pewno złapie, jak będzie tak postępować. Dlatego przestrzegam. To znaczy się, ja nie chcę tutaj nikogo, nie chcę urazić niczyich uczuć co do kościoła. My chcemy powiedzieć tak, jak jest. Ona miała takie dwa doświadczenia, ja wiem, co ja później na niej widziałam i wiem, co z niej zdjęłam. Inny przykład to jeszcze mogę powiedzieć, nasza znajoma niebocentryczka, która też w ferworze w ogóle tego zachwytu, że ja coś takiego zrobiłam i w ogóle, że można coś takiego dojrzeć, no to poprosiła mnie, żebym ją sprawdziła. Ona jest tak bardzo mocno ugruntowana w niebocentryzmie, ma bardzo silną wiązkę energetyczną, bardzo fajną duszę w ogóle, czystą i taką ma mocną postawę. To jest widać, bo niektóre dusze, które... są umordowane jakimiś tam depresjami, to są skulone i pokrzywdzone. Wokół niej latała pszczoła. Siadała jej na plecach i jakby nie mogła nic zrobić. Nie mogła złożyć tego jaja. Więc jaka tu jest różnica? Jeśli ktoś ma, słuchajcie, jeśli ktoś ma ugruntowaną wiarę w jedynego niebiańskiego ojca. Niebocentrycznego. Słuchajcie, jeśli nawet nie chcecie przyjąć, że to jest ten wasz, że ten ojciec, ten Bóg ojciec jest niebocentryczny, to litości, módlcie się chociaż do własnego stwórcy, czyli Boże, który mnie stworzyłeś. Tak się pomódlcie, bo w momencie, gdy adresujecie do tam nie wiadomo jakiego Boga, no to tutaj różne rzeczy mogą się dziać. Więc ta osoba, która właśnie jest mocno ugruntowana, która jest jakby blisko Boga, która jest pełna zaufania, która oddaje się cała w zaufaniu i w miłości, w wierze Bogu, to takiej osobie nic nie grozi. Natomiast naprawdę bardzo chcę przestrzec, przepraszam, jeszcze tutaj dokończę, ponieważ taka osoba, która jest tak mocno ugruntowana, ona ma ochronę od samego ojca, przez tą wiązkę energetyczną jakby spływa ochrona na nas.
cała dusza jakby jest, można poprosić wtedy Boga o tą energię taką ochronną i ona tak fajnie spływa wokół ciała i chroni tak jakby nas. Natomiast gdy będziemy chodzić w takie dziwne miejsca po to, żeby się uzdrowić, no bo zwykle tam, gdzie medycyna zawodzi, tam ludzie uciekają się właśnie do takich jakichś tam metod egzorcystów, czy tam ezoteryków i tak dalej, i tak dalej. Ja przed tym przestrzegam, dlatego to o tym właśnie opowiadam, żeby Państwa przestrzec. Szczególnie w tym okresie. Szczególnie w tym okresie, ponieważ oni bardzo potrzebują naszej energii. No i ja chyba z mojej strony to tyle. Ja ze swojej strony jeszcze tutaj dodam, że tutaj w internecie też mi piszecie, że na przykład ktoś tam został uzdrowiony przez kogoś tam. No, podają nawet tam jakieś strony internetowe. A natomiast ja w zeszłym roku dowiedziałem się od takich różnych, od pewnych osób, że właśnie, które były ofiarami akurat niektórych takich osób, że wystarczyło, że pojechało się na spotkanie do takiego pana, dostałeś nakładkę. I potrafił ten pan, bo to mi opowiedziano, po takiej wizycie jednej, to mu tak usztywnił kręgosłup, że 2 lata nie umiał wstać z łóżka. Po 2 latach dopiero wstał. Takie rzeczy można sobie wyobrazić, nie? Mógł wstać z łóżka po prostu, a więc to są sprawy bardzo niebezpieczne. Ludziom się czasami wydaje, że coś się tam uzdrawia, że tego chciałby być uzdrowiony, że tego myśli, bo że... Bo to się nakłada też na fizyczne ciało, nie? Tak, bo to się nakłada. Ciało energetyczne przekłada się później na ciało fizyczne. W zdrowym ciele zdrowy duch i na odwrót. No i dlatego tak, no ale to właśnie to chciałem właśnie Państwu właśnie to powiedzieć, że no właśnie taki, było takiego jednego pana, właśnie... że po prostu przyjechał w tym momencie, z łóżka się nie... Bo jak wrócił, to z łóżka nie wstał przez 2 lata. No. I też, ale to on tam w innych sprawach takich właśnie EZO, bym powiedział, powiedzmy, tam jechał, ale przy okazji mu zrobił taką nakładkę, że mu tak sztywnie kręgosłup, że 2 lata nie wstał. A dlaczego? Bo coś był on kronomerny, ten uczeń, powiedzmy, tego pana EZO. O, w ten sposób. On był kronomerny, to go demon ukarał, to mu już to usztywnił kręgosłup. No, to takie rzeczy. Ja jeszcze tutaj bym chciała zauważyć jedną kwestię. Kwestię duchów. Nie ma duchów, są demony. Także przestrzegam, bo niektórzy się bawią w wywoływanie duchów. W momencie, gdy wywołujecie duchy, wywołujecie demony tak naprawdę. Demony świetnie naśladują duchy. W sensie takim, że chcecie porozmawiać z duchem tam jakiejś osoby bliskiej i super, nie ma sprawy, taki demon się wcieli w tą osobę, nie ma problemu. Więc proszę Państwa, nie ma duchów, są zawsze demony. Duch to sobie tam po śmierci człowieka wędruje w odpowiednie przestrzenie, później inkarnuje. O tym kiedyś będziemy mówić, prawda? Tak, będziemy mówić o inkarnacji. A jeszcze chcę wspomnieć tutaj o tych demonach pszczołach. Nie wiem, czy bo akurat ja tak, w taki sposób symboliczny to widzę. Prawdopodobnie tu chodzi o całą symbolikę. Aczkolwiek te larwy, no to o ile można tak powiedzieć, to wyglądały naprawdę dość realnie na tym ciele energetycznym. Do jakiego wniosku doszłam? Są demony, które jakby robią podczepki, te nakładki robią ludziom. I ciągną, dajmy na to, z 10, z 15, czy nawet tam nawet pewnie więcej, z iluś tam ludzi tą energię. No a jak widać, są takie przypadki, że sam demon może się wgryźć w nasze ciało energetyczne. Także tutaj naprawdę mówię to dlatego, żeby przestrzec Państwa przed wizytami w takich dziwnych miejscach. No bo idziemy tam w dobrej wierze, otwieramy się, bo to jest jeszcze ważna kwestia, tak? Bardzo ważną kwestią jest właśnie to, że idziemy do kogoś, do takiej osoby z takim nastawieniem, że ta osoba nam pomoże. Więc siłą rzeczy otwieramy się na to i siłą rzeczy zapraszamy taką nakładkę takiego demona, sobie zapraszamy na plecy. O, w ten sposób. No i teraz to już chyba tyle. Tak jest, to już wszystko w tym filmie. Także dziękujemy Państwu za uwagę i do następnego razu. Powodzenia. Do
Do usłyszenia.